Film Rogue One przedstawił nową kanoniczną historię, ukazującą, w jaki sposób Sojusz Rebeliantów wszedł w posiadanie planów pierwszej Gwiazdy Śmierci. Historia ta całkowicie zmieniła to, jak kradzież planów wyglądała w legendach, gdzie agent Sojuszu, Kyle Katarn, jako część operacji Skyhook, wykradł plany stacji bojowej i dostarczył je Leii Organie. Kanon natomiast przedstawił nam zupełnie nową drużynę, na czele z Cassianem Andorem oraz Jyn Erso, która wykrada plany ze Scarif. Co ciekawe, to w jaki sposób Rebelia dowiaduje się o drugiej Gwieździe Śmierci, również zostało w pewien sposób zmienione w kanonie. I właśnie to zostanie przeanalizowane w tym filmie, wraz z dwiema związanymi z tym ciekawostkami. Wszystko kręci się wokół Botan, którzy w legendach byli odpowiedzialni za dostarczenie informacji odnośnie nowej stacji bojowej Imperatora. Oczywiście wiadomo, że Palpatine celowo dopuścił do wycieku tych informacji poprzez lidera Czarnego Słońca, księcia Shizora, który przekazał je siatce szpiegowskiej Botan, a ci przekazali je Sojuszowi. Następnie grupa składająca się z Botan, Luke'a Skywalkera oraz Dasha Rendara wykradła plany drugiej Gwiazdy Śmierci. W kanonie wygląda to nieco inaczej, ponieważ za poinformowanie Sojuszu o budowie kolejnej Gwiazdy Śmierci odpowiedzialna jest liderka organizacji przestępczej Crimson Dawn, Kira. Wszystkiego dowiadujemy się dzięki wydaniom komiksów z serii Star Wars z drugiej połowy 2022 roku. Losy Kiry po wydarzeniach z filmu Solo ukazane są w seriach komiksów Crimson Reign i Hidden Empire, gdzie można również poznać jej główny cel. Kira bowiem dąży do zniszczenia Imperium Galaktycznego i zlikwidowania Lordów Sithów, którzy stoją na jego czele. Aby zrealizować ten cel, Kira zdecydowała się na wywołanie jak największego chaosu poprzez rozpoczęcie wojny w przestępczym półświatku oraz aktywowaniu agentów, których posiadała w Imperium, Rebelii i każdej znaczącej organizacji w galaktyce. Dwójka agentów pracowała pod przykrywką nad tajnym imperialnym projektem, drugą Gwiazdą Śmierci. Otrzymali oni rozkaz poinformowania Sojuszu Rebeliantów o jej budowie, jednakże byli oni ścigani przez Imperium i zmuszeni do ukrycia się na niższych poziomach Coruscant. Udaje im się wysłać wiadomość do Rebelii, która wysłała Luke'a Skywalkera, aby ich uratować. Misja kończy się sukcesem, a Luke informuje dowództwo Sojuszu o budowie nowej stacji bojowej. I właśnie to ta historia spowodowała zamieszanie wśród fanów Star Wars, którzy stworzyli narrację na temat Disneya retconującego powrót Jedi. Jednak atak na Disney jest tutaj nietrafiony, ponieważ retconu tutaj zwyczajnie nie ma. Odpowiedź znajduje się tak naprawdę w przemowie Mon Mothmy na pokładzie Home One tuż przed bitwą o Endor. Mothma oznajmia wtedy, że dane dostarczone przez Botan wskazują dokładną lokalizację nowej stacji bojowej Imperatora. Jej systemy uzbrojenia nie są jeszcze sprawne. Flota imperialna jest rozproszona po całej galaktyce, a stacja jest kiepsko chroniona. Ale co najważniejsze, Imperator osobiście nadzoruje ostatnie fazy budowy Gwiazdy Śmierci. Od razu rzuca się w oczy brak jakichkolwiek podobieństw między informacjami od Kiry, a tymi od Botan. Kira nie podała żadnych dokładnych informacji, w przeciwieństwie do Botan, którzy dostarczyli cztery bardzo ważne szczegóły. Dokładną lokalizację, fakt, że jej uzbrojenie jest niesprawne, stacja jest słabo chroniona oraz obecność samego Imperatora. Komiks wyjaśnia tylko, w jaki sposób Rebelia dowiedziała się o istnieniu drugiej Gwiazdy Śmierci. Bardziej szczegółowe informacje były wtedy nieznane. Teoretycznie agenci Kiry wiedzieli, gdzie znajduje się stacja, bo w końcu z niej uciekli, ale w komiksie nie pada słowo Endor jako miejsce konstrukcji. Pewnie dlatego, że sama stacja znajdowała się w innym miejscu podczas budowy. Tak samo było w przypadku pierwszej Gwiazdy Śmierci, której budowa została przeniesiona z Geonosis na Scarif. Podsumowując, oburzenie fanów było tym razem niepotrzebne, bo rola Botan w żaden sposób nie została zmieniona. Przechodząc do pierwszej ciekawostki, trzeba stać się już bardziej drobiazgowym. Jak zostało to już wcześniej wspomniane,
W komiksie to Luke pozyskuje od agentów informacje o budowie drugiej Gwiazdy Śmierci. Właśnie to najbardziej kłuje się z otwarciem Powrotu Jedi, w którym możemy przeczytać o Luke'u, który nie domyśla się, że Imperium Galaktyczne rozpoczęło tajną budowę nowej stacji bojowej o sile rażenia większej niż pierwsza Gwiazda Śmierci. Oczywiście, można na to przymknąć oko, bo opening crawl w każdym epizodzie pełni dla widza rolę czysto informatywną. Skoro została już poruszona rola Botan w ataku na drugą Gwiazdę Śmierci, to warto przyjrzeć się ich rasie, ponieważ w kanonie wygląda to trochę inaczej niż w legendach. Odkąd powstał kanon, nie ma absolutnie żadnej informacji odnośnie Botan, oprócz samej ich nazwy oraz tego, że są uznanymi szpiegami. A, no i tego, że komunikują się za pomocą warknięć. Ale poza tym, nie ma o nich dosłownie żadnej informacji. Nawet nie ma potwierdzenia, że Botanie to oficjalnie rasa. Okazuje się, że jest to celowy zabieg Lucasfilmu. W obecnym kanonie, bez ich zgody, nikomu nie wolno przedstawić wizualnie Botan, ani ujawniać o nich szczegółowych informacji. Dobrym przykładem jest tutaj Studio DICE, a więc twórcy nowych odsłon gry z serii Battlefront. DICE chciało dodać Botan jako grywalne jednostki, tak jak miało to miejsce w starych odsłonach gry, ale dostali informację, że jest to zabronione. Tak więc zostajemy tylko z jedną potwierdzoną informacją, że są oni szpiegami. Niektórzy przypuszczają, że w kanonie określenie Botanie nie oznacza rasy, a pseudonim nadawany jest szpiegom rebelii. Co ciekawe, w serialu Star Wars Resistance widzimy postać wyglądającą jak Botanin z legend. Szkic przypominający Botan z legend znajduje się również w książce Szkicownik Sabine, która jest oczywiście częścią kanonu. Jednakże Lucasfilm Story Group szybko zdementowało plotki, przecząc temu, że obie te postaci nie są Botanami. Niestety, na obecną chwilę nie znamy odpowiedzi, dlaczego Lucasfilm i Disney postanowili zachować tajemniczość Botan w kanonie. A wy co o tym sądzicie? Czy Botanie czekają na specjalne ujawnienie w jakimś serialu czy filmie? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam do subskrybowania kanałów Moraband po więcej materiałów. Do usłyszenia i niech moc będzie z wami.